Cześć, tu Wikipedysta Pałajak 38, czyli Jarosław Błaszczak. Zapraszam na szkolenie dotyczące źródeł i przypisów Wikipedii. Nagrywam to szkolenie mocno domowym sposobem, więc z góry przepraszam za ewentualne wpadki, potknięcia. Prawdopodobnie nie będziemy tego montować. Możecie się poczuć po prostu tak jak uczestnicy prowadzonych przeze mnie czy przez moje koleżanki i kolegów szkoleń na żywo, gdzie też nie wszystko jest pewnie idealnie. Na wstępie kilka kwestii ogólnych. Po pierwsze, to szkolenie, jak już powiedziałem, będzie dotyczyło tylko źródeł i przypisów Wikipedii, natomiast nie jest takim ogólnym wprowadzającym szkoleniem do Wikipedii, do wszystkich jej zasad, filarów i tak dalej. Takie wprowadzenie można znaleźć na kanale Stowarzyszenia Wikimedia Polska na YouTubie, więc jeżeli odczuwasz potrzebę, żeby na początek zapoznać się właśnie z tego typu materiałem, zapraszam właśnie na YouTuba naszego stowarzyszenia. Po drugie, jak już widać na ekranie, ja używam najnowszej spośród skórek, czyli najnowszej spośród wersji graficznych, układów graficznych Wikipedii. Dostępnych jest również kilka innych i chcę podkreślić, że każdy użytkownik Wikipedii może sobie wybrać taką skórkę, jaka najbardziej mu czy jej pasuje. Dlatego, o czym ja będę mówił, nie ma to żadnego znaczenia. Wszystko, co dzisiaj pokażę, można zrobić absolutnie na każdym z tych widoków graficznych. I wreszcie, po trzecie, serdecznie zachęcam, żeby już teraz, nawet w tym momencie, zapauzować i założyć sobie konto Wikipedysty czy Wikipedystki, jeśli jeszcze go nie masz. Zdecydowanie zachęcam, żeby wszelkie edycje Wikipedii już od pierwszej wprowadzać jako zarejestrowany użytkownik czy użytkowniczka. No to przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj nie mam żadnych slajdów i nie mam ich celowo, ponieważ chcę pokazać, że cała wiedza, jakiej potrzebujesz o źródłach i przypisach Wikipedii, jest do znalezienia w samej Wikipedii i to w bardzo łatwy sposób. Jeżeli chodzi o zasady naszego projektu, to najważniejszą w tej dziedzinie jest zasada weryfikowalności. I aby się z nią zapoznać, wystarczy w wyszukiwarce wpisać Wikipedia dwukropek weryfikowalność. I teraz nie będę czytał całej tej strony, każdy może do niej zajrzeć. Chcę zwrócić uwagę tylko na kilka najważniejszych moim zdaniem kwestii. Po pierwsze, przede wszystkim musimy pamiętać, że odpowiedzialność za podawanie źródeł spoczywa na osobie edytującej. To znaczy, jeżeli dodaję do Wikipedii jakąś informację, to na mnie ciąży odpowiedzialność, żeby dodać przypis lub przypisy. To nie jest tak, że ktoś musi mnie o to poprosić, albo że mogę się oburzać, że ktoś wyrzucił informacje, które nie były poparte przypisami. Jeżeli prawidłowo, zgodnie z zasadami edytuję, to od razu do wszystkiego, co dodaję, dodaję również przypisy. I pamiętajmy o tym. Z czasem, w miarę jak Wikipedia się rozwija, jak podnosi się jej poziom, jest to coraz mocniej egzekwowane. To znaczy, w momencie, kiedy administratorzy czy redaktorzy patrolują ostatnie zmiany wprowadzone w Wikipedii, często zdarza się tak, że zmiany niepoparte źródłami są po prostu usuwane. I teraz jeszcze chwilkę porozmawiajmy o tym, jakie źródła są w Wikipedii dopuszczalne. Przede wszystkim powinny być to źródła opublikowane, źródła publicznie dostępne. I co to znaczy publicznie dostępne? Może być to dostęp w formie drukowanej lub elektronicznej. Mogą być to źródła bardzo powszechnie dostępne, ale mogą być to również źródła, do których dostęp jest publiczny, ale wymaga pewnego zaangażowania. To znaczy, na przykład, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, istnieje coś takiego jak egzemplarze obowiązkowe książek. I jak pewnie wielu z Was wie, istnieje też lista bibliotek, które muszą takie egzemplarze obowiązkowo otrzymywać. Może się zatem okazać, że jeżeli będziemy edytowali na podstawie jakiejś niszowej, powiedzmy, książki, no to ktoś, kto chciałby zweryfikować nasze źródło, będzie musiał udać się na wycieczkę chociażby do Biblioteki Narodowej w Warszawie czy do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Nie szkodzi. To jest dalej publiczny dostęp. Natomiast chciałbym bardzo mocno podkreślić, że źródłami nie są dla nas materiały, które pozostają gdzieś tam w jakichś zasobach niepublicznych. To znaczy, jeżeli nawet pochodzimy z rodziny, gdzie jest tradycja prowadzenia jakiegoś bogatego archiwum rodzinnego, może nawet mamy dostęp do jakichś dzienników babci, dziadka czy jeszcze dawniejszego przodka, o ile te materiały nie zostały opublikowane, do tego momentu nie możemy ich używać. Oczywiście kolejna bardzo ważna kwestia to rzetelność źródeł. I w miarę możliwości edytujemy na podstawie źródeł naukowych, czy też źródeł o uznanej reputacji, jak tutaj widzimy w zasadzie. Natomiast oczywiście zależy to od tematyki, którą edytujemy. To znaczy, jeżeli będziemy edytowali na tematy związane właśnie z badaniami naukowymi, na tematy, w których prowadzone są badania naukowe właściwie, no to będzie nam pewnie dużo łatwiej znaleźć takie publikacje, niż jeżeli będziemy na przykład edytować
biografie, dajmy na to, artystów, którzy w tym momencie znajdują się na popowych, czy hip-hopowych, czy jakichkolwiek innych listach przebojów. Po prostu w większości przypadków literatura naukowa na ich temat jeszcze pewnie nie powstała albo jest bardzo skromna i wtedy siłą rzeczy będziemy pewnie edytowali chociażby na podstawie portali internetowych czy jakichś książek takich bardzo popularnych, biograficznych. Nie szkodzi. Te źródła, jeżeli są w miarę wiarygodne, jeżeli są weryfikowalne, publiczne, jak najbardziej są dla Wikipedii dopuszczalne. Oczywiście trzeba też mieć troszeczkę krytycyzmu wobec źródeł, to znaczy musimy pamiętać o tym, że źródła czasami przedstawiają bardzo konkretny punkt widzenia, czasami różne źródła przedstawiają odmienne punkty widzenia na tę samą sprawę. Nie jest naszą rolą jako wikipedystów rozstrzygać, które źródło ma rację, które nie. Naszym zadaniem w miarę możliwości jest takie opisanie tematu i też użycie takich źródeł i dodanie takich przypisów, żeby czytelnik czy czytelniczka miał obraz toczącej się chociażby w nauce debaty na dany temat. Oczywiście trzeba to robić ze zdrowym rozsądkiem, to znaczy jeżeli na przykład będziemy edytowali na temat Układu Słonecznego, to oczywiście, że są źródła, no można dyskutować czy wiarygodne, ale są źródła, które mówią, że to Słońce krąży wokół Ziemi. I w Wikipedii wspominamy o tym problemie, o takim stanowisku, ale oczywiście zachowujemy proporcje, to znaczy staramy się to zrobić tak, żeby nasi czytelnicy zdawali sobie sprawę, że przytłaczająca większość naukowców zajmujących się astronomią uważa, że to Ziemia krąży wokół Słońca. W miarę możliwości staramy się też używać źródeł aktualnych, ale to nie chodzi o to, że nie możemy używać prac historycznych, zwłaszcza jeżeli piszemy o historii. Bardziej chodzi o to, żebyśmy oddawali w miarę możliwości aktualny stan debaty naukowej czy jakichś w źródłach w każdym razie, bo to nie zawsze będą źródła naukowe, na dany temat, żeby ta wiedza po prostu nie odbiegała w miarę możliwości od najnowszych ustaleń osób, które zgłębiają dany temat naukowo czy dziennikarsko i tak dalej, i tak dalej. Czasami też dostajemy pytanie o języki źródeł. Co do zasady, jeżeli mamy źródła o takiej samej wartości, tak samo wiarygodne i tak dalej, preferowane powinny być źródła polskojęzyczne, ponieważ wychodzimy z założenia, że jeżeli ktoś czyta polskojęzyczną Wikipedię, to na pewno lepiej lub gorzej, ale rozumie język polski. W innych językach no niekoniecznie. Ale w praktyce wolimy nawet artykuł uźródłowiony wyłącznie źródłami anglojęzycznymi, czy niemieckojęzycznymi, czy rosyjskojęzycznymi, niż artykuł nieuźródłowiony w ogóle. Oczywiście należy też mieć świadomość tego, że każdy język może być też nośnikiem specyficznego punktu widzenia. I tutaj w szczególności pomyślałem w kontekście ostatnich wydarzeń o języku rosyjskim, prawda? Jeżeli będziemy cytowali oficjalne rosyjskie źródła rządowe, no to musimy mieć świadomość na przykład ich wartości propagandowej, ale to dotyczy właściwie źródeł rządowych z każdego kraju w mniejszym lub większym stopniu. Musimy być po prostu krytyczni wobec źródeł. Okej, to może tyle wstępu teoretycznego. Chciałbym jeszcze o jednej rzeczy tylko wspomnieć, o jeszcze jednej zasadzie, mianowicie o zasadzie dotyczącej biografii osób żyjących. To jest szczególnie istotne. Jeżeli tworzymy biogramy kogoś, kto żył w średniowieczu czy w starożytności, no to oczywiście możemy się wygłupić i zrobić coś, co z punktu widzenia wiedzy naukowej będzie po prostu kompletnie błędne i nie powinniśmy tego robić w Wikipedii, bo Wikipedia chce być wiarygodna, ale dużo bardziej tak naprawdę możemy kogoś skrzywdzić, jeżeli podamy niektóre informacje, zwłaszcza nieprawdziwe lub kontrowersyjne na temat osoby żyjącej, bo pamiętajmy, że w Polsce samej Wikipedia ma to zależy od miesiąca, ale orientacyjnie około 15-16 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie. Oczywiście nie wszyscy czytają każdy artykuł. Możemy sobie wygenerować statystyki oglądalności dla poszczególnych artykułów, przepraszam, ale po prostu miejmy świadomość, że edytując Wikipedię naprawdę możemy wpłynąć na czyjeś życie. Możemy kogoś bardzo zniesławić, możemy komuś niechcący w tym życiu bardzo zaszkodzić. I dlatego edytując na temat osób żyjących, naprawdę zachowujmy najwyższą staranność, jeżeli chodzi o dobór źródeł, ale też jeżeli chodzi o selekcję materiałów, w szczególności dotyczącego życia prywatnego. Naprawdę nie wszystkie jakieś rozterki miłosne czy różnego rodzaju przygody damsko-męskie, męsko-męskie lub jakiekolwiek inne, które znajdziemy w internecie, powinny znajdować się w Wikipedii, nawet jeżeli ich bohaterami są osoby, które niewątpliwie powinny mieć artykuł, bo są bardzo znane. Miejmy to na uwadze. I teraz, jeśli pozwolicie, przejdę do demonstracji, jak tworzyć przypisy z różnego typu źródeł. Zrobię to w moim brudnopisie, do którego teraz wejdę.
tylko go wyczyszczę po poprzednim szkoleniu. Nie zrobiłem tego przed nagraniem. Mówiłem, że będą wpadki. OK, już go zapisuję. OK, już jest czysty i gotowy. Każdy z Was, jak widzicie, może mieć swój własny brudnopis. Wystarczy, że wpiszecie wikipedysta lub wikipedystka, dwukropek, swój nick, ukośnik, brudnopis. Pytanie brzmi, które też dostaliśmy niedawno na jednym ze szkoleń dotyczących tego samego tematu, czy w brudnopisie powinno się wszystkie edycje jakby wprowadzać, a dopiero potem przenosić je do właściwej Wikipedii? Moim zdaniem nie. To znaczy, jeżeli Wasza praca będzie polegała tylko na dodawaniu jakichś stosunkowo drobnych informacji i przypisów do nich lub ewentualnie po prostu przypisów do informacji, które w Wikipedii już są, to moim zdaniem naprawdę nie ma potrzeby tutaj tworzyć dodatkowego etapu brudnopisu i możecie z powodzeniem robić to, że tak powiem, na żywym organizmie. Zwłaszcza, że system portalowy Wikipedii pozwala bardzo łatwo wszystkie zmiany, ewentualnie błędne, wycofać. Natomiast jeżeli zamierzacie pisać jakiś nowy artykuł albo bardzo gruntownie przeredagowywać istniejący, to wówczas brudnopis jest zawsze dobrą opcją. Ja dzisiaj będę uczył właśnie w brudnopisie, dlatego że po prostu to mi da swobodę, będę mógł pokazać Wam wszystko, co chcę i tworzyć nawet takie trochę fikcyjne przypisy, albo chcę tylko pokazać mechanizmy techniczne tak naprawdę dzisiaj i nie będę nikomu przeszkadzał z osób, które edytują teraz naprawdę. Pierwszym rodzajem źródeł, które chcę Wam pokazać, są książki, ale aby to zrobić, napiszmy jakieś zdanie. Uwaga dla mniej zaawansowanych osób, mamy tutaj edytuj i edytuj kod źródłowy. Bardzo mocno zachęcam, żeby na etapie bycia początkującym czy średnio zaawansowanym wikipedystą czy wikipedystką używać tak zwanego edytora wizualnego, czyli edytować poprzez właśnie tę opcję edytuj. Natomiast kod źródłowy zostawmy dla bardziej zaawansowanych. Zresztą nie wszyscy bardziej zaawansowani nawet chcą z niego korzystać. Na przykład ja robię to tylko w niektórych sytuacjach. OK, napiszmy jakiekolwiek zdanie. Na przykład dzisiaj okropnie pada deszcz, bo to prawda, przynajmniej tu, gdzie jestem. Oczywiście nie powinniście takich zdań dawać do Wikipedii, ale chcę dać zdanie celowo absurdalne, bo tak jak powiedziałem, chcę pokazać mechanizm, a nie zrobić nic merytorycznego dzisiaj. I teraz nie widać tego, ale mam przed sobą dwie książki. Pierwszą z nich jest Słownik biograficzny współcześni uczeni polscy, wydany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji, czyli ten sam rządowy ośrodek, który na przykład też stoi za bazą Nauka Polska. I wyobraźmy sobie, że chcę zrobić przypis właśnie do tej książki. Aby to zrobić, klikam tutaj przypis. Mamy zakładkę automatycznie. I teraz muszę w tej książce znaleźć, być może będzie słychać się trochę szelestu, ISBN. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, co to jest numer ISBN. Jeżeli ktoś nie wie, to można sprawdzić chociażby w Wikipedii. Akurat książka, którą mam przed sobą, jest drugim z czterech tomów, które się składają na pewną całość. I tutaj mam ISBN zarówno tomu, jak i całości. Ale ponieważ chcę zrobić przypis do konkretnego tomu, to przepiszę właśnie jego ISBN. Jak widzicie, przepisuję ten ISBN bez myślników, mimo że one tutaj w oryginale są. To nie powinno mieć znaczenia, też przekonamy się zaraz. I klikam generuj. OK. I jak widzicie, wygenerował mi się coś, co może za chwilę stać się przypisem. To znaczy, to już jest niezłe i mogę to wstawić. Ale jak się temu przyjrzymy, to jeszcze wymaga trochę poprawek. Widzę tu dwa problemy. Po pierwsze, posypały się troszeczkę polskie znaki. Być może wynika to z tego, że nasz system korzysta z bazy generalnie anglojęzycznej i tam czasami znaki diakrytyczne z różnych języków się sypią. A po drugie, mamy tutaj jakiś taki dziwny czerwony URL. Po prostu mechanizm mówi mi, że to jest do poprawki. Dlatego to na czerwono dał. Klikam teraz edytuj. I zacznę od tego, że w tym tytule po prostu ręcznie poprawię te błędy. Oczywiście to nie znaczy, że zawsze, kiedy będziecie tutaj używali książki, która ma w tytule polskie znaki, to będzie taki sam problem. Tak się dzieje z tą książką, ale wielokrotnie nie miałem tego problemu w podobnych sytuacjach. OK. Tutaj po lewej stronie mam listę pól, które wykorzystywane są w tym momencie w tym przypisie. Czy mówiąc językiem bardzo technicznym Wikipedii, w szablonie przypisu. Jeżeli bym uznał, że z jakichś powodów chcę jeszcze dodać informacje, które mi nie wygenerował automatycznie mechanizm, to mogę to zrobić. Wystarczy, że kliknę tutaj w boksie odpowiednią nazwę pola, na przykład język, i teraz mógłbym wpisać kod odpowiedniego języka polskiego, to jest PL,
I wtedy w przypisie pojawi się informacja, że jest to źródło w języku polskim, ale nie jest to koniecznie wymagane. Natomiast, jak być może pamiętacie, albo pokażę to jeszcze raz, jeśli nie pamiętacie, nasz przypis, tu już się pojawiły polskie znaki. W dalszym ciągu mamy problem z tym tutaj polem URL. I teraz chcę bardzo jasno powiedzieć, jeżeli na tym wasza praca się skończy i zostawicie taki czerwony, przekreślony URL lub inny drobny błąd, to naprawdę nie będzie to koniec świata. Ktoś to poprawi. Będzie to albo człowiek, albo w niektórych przypadkach nawet bot, czyli program komputerowy automatycznie edytujący Wikipedię. Ale oczywiście, jeżeli tylko możemy i chcemy robić rzeczy porządnie i do końca, no to róbmy. Dlatego klikam znowu edytuj. I skoro to pole URL mi nie działa, a tak naprawdę jest mi do niczego niepotrzebne, bo ono mi odsyła tylko do bazy WorldCat.org i do strony poświęconej tej książce, ale to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, to po prostu wyłączę to pole i już. No dobrze, mam przypis, tylko wszystko pięknie. Ktoś może powiedzieć, świetnie, tylko gdzie właściwie ten przypis widać? Potrzebujemy tej sekcji na dole, gdzie w artykułach Wikipedii wyświetlają się przypisy. I żeby ją osiągnąć, musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, stworzymy sobie sekcję właśnie artykułu, czyli tak jakby rozdział. Aby to zrobić, wpisujemy jej nazwę, przypisy. I tutaj to jest wszystko tak jak w Wordzie, robimy nagłówek rozdziału lub Ctrl plus 2, możecie też zastosować skrót klawiaturowy. OK. I mamy już gotową sekcję. Tylko teraz chcemy, żeby w tej sekcji nam się pojawiły przypisy. Użyjemy do tego czegoś, co można nazwać wikipediową magią, chociaż tak naprawdę jest oczywiście rozwiązaniem technicznym, mianowicie szablonu przypisów. Aby to zrobić, robimy wstaw, szablon. Przypisy, mamy różne szablony do różnych rzeczy, więc szukamy szablonu przypisów. Wstawiamy go, wstaw po prostu i już. I to może wygląda niepozornie, ale pozwólcie, że teraz zapiszę tą wersję strony. O opisie zmian jeszcze powiem. I jak widać, już po zapisaniu przypis trafił nam do sekcji przypisów. Więc jest super. OK. Zrobiliśmy przypis z książki, która miała, przepraszam, ISBN. Teraz mam drugą książkę. Książka, którą mam jako drugą, to jest, tak mówiąc zupełnie szczerze, wydana w Związku Radzieckim i przetłumaczona potem na polski. Biografia Antoniego Edena, premiera Wielkiej Brytanii z lat 50. I oczywiście być może to nie jest szczególnie dobry pomysł, żeby na podstawie radzieckiej literatury edytować książkę o brytyjskim polityku, ale z drugiej strony to też jest jakiś temat do badań i być może do artykułu w Wikipedii, czy jakiejś sekcji właściwie tego artykułu, jak radziecka historiografia postrzegała zachodnich polityków. Ale wydałem tą książkę dlatego, że ona jest na tyle stara, bo ona się ukazała w Polsce zaraz powiem dokładnie, ale o ile pamiętam, w 1979 roku. Tak jest. Bo ona nie ma numeru ISBN. Przynajmniej nie ma go na egzemplarzu, który ja mam. Być może potem jakoś jej go nadano, ale ja tutaj w tym źródle fizycznie, którego chcę skorzystać, nie widzę tego numeru. Więc muszę sobie poradzić inaczej. Stawię tutaj drugi przypis. Znowu oczywiście edytuję. Bez tego nie da się. I stawię teraz drugi przypis. Tylko tym razem wstawię go ręcznie. Więc przechodzę z automatycznie na ręcznie. I wybieram tutaj górną opcję cytuj źródło szablon. Tą opcję zwykły przypis zostawcie naprawdę dla bardziej zaawansowanych wikipedystów. Nie będę tego dzisiaj uczył, bo uważam, że nie będzie wam to przydatne zbytnio jako początkującym średnio zaawansowanym. I teraz wybieram sobie pola z tej listy po lewej stronie, które będą mi potrzebne, żeby stworzyć przypis do tej książki. Obowiązkowe jest jedno pole, tytuł. Ale szablon domyślnie również już mi tutaj wrzucił pole autor publikacji i data. Chodzi o datę wydania, no, głównie rok, jeżeli chodzi o książkę taką drukowaną, bo rzadko te książki są datowane jakoś dokładniej. No i teraz zastanówmy się, co nam się jeszcze tutaj może przydać. Jeżeli nam się nie chce po tym tutaj scrollować, ja już wydawnictwo znalazłem, miejsce wydania, strony kolumny, ale gdybyśmy nie chcieli tutaj sobie zjeżdżać tym paskiem i czytać po kolei wszystkiego, to po prostu możemy sobie tutaj w tym znajdź pole zacząć pisać. Na przykład gdybym chciał znaleźć tak zwany LCCN, czyli identyfikator danej książki w bazie Biblioteki Kongresu USA, no to nie muszę tego szukać, mogę tą metodą znaleźć odpowiednie pole.
Okej, okay, no i teraz biorę się po prostu za wypełnianie, więc mam tutaj tą książkę i przepisuję po prostu pracowicie. Jeszcze to było zdane oczywiście w Warszawie. Wydawnictwo. Prasa, książka, ruch. No i oczywiście stronę, no to już zależy od tego, skąd dokładnie w tej książce biorę informację, do której ma odsyłać przypis. Proszę bardzo, 191 strona niech będzie. I jak widzicie, po pierwsze przypis nam się wstawił, po drugie od razu też nasz szablon przypisów wzbogacił listę o tą pozycję. Te przypisy tworzone ręcznie, one nie mają zwykle linków, chyba że wstawimy linki tam w odpowiednich polach, ale jeżeli chodzi o nasz wymóg uźródłowienia, to są absolutnie równie dobre jak te generowane automatycznie. Tym bardziej, że przypuszczam, że naprawdę jest w Polsce przynajmniej kilka bibliotek, w których tą książkę można znaleźć. Skoro ona jakimś cudem znalazła się w mojej prywatnej biblioteczce, to sądzę, że w tych bardziej profesjonalnych tym bardziej. Okej. Okay. Chciałbym jeszcze pokazać Wam tworzenie przypisów w trybie automatycznym do dwóch innych rodzajów źródeł. Pierwszym z nich są strony internetowe. Mam tutaj, mam nadzieję, że to widać, słownik biograficzny, australijski słownik biograficzny, jego wydanie internetowe, a konkretnie wpis dotyczący Roberta Menzisa, jednego z najważniejszych polityków w historii Australii. I chcę zrobić przypis do tej właśnie strony internetowej. Kopiuję sobie. Oj. Kopiuję sobie z paska przeglądarki cały URL, żebym miał go w schowku. I znowu naciskam przycisk przypis. Przechodzę znowu do trybu automatycznego. Wklejam tutaj tego URL-a, naciskam generuj i patrzę, co się stanie. No i ten przypis w moim przekonaniu naprawdę pięknie się wygenerował, to znaczy tutaj nie ma nawet specjalnie przestrzeni do poprawek. Mamy nazwisko autora, mamy tytuł konkretnego artykułu, jeszcze linkowany, mamy miejsce wydania, wydawcę, nawet takiego rozszerzonego wydawcę, to znaczy Narodowe Centrum Biografii Australii jest częścią Australijskiego Uniwersytetu Narodowego i to też zostało odnotowane. I mamy datę dostępu, co jest szczególnie ważne przy źródłach internetowych, a nawet język tej strony. Więc jest po prostu pięknie, także wstawiam to i tak to zostawiam. Tutaj w ogóle nie odczuwam potrzeby jakichś poprawek. Mogę tylko wyrzucić tą kropkę stąd. O nie, co tu się stało? No dobrze, zostawmy już tak. W porządku. I jeszcze chcę Wam pokazać generowanie przypisu do artykułu naukowego. Mam tutaj artykuł pana doktora Marcina Leszkowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który dotyczy Wikidanych, jednego z projektów siostrzanych Wikipedii. Nie ukrywam, że mojego ulubionego projektu siostrzanego, dlatego to wybrałem. I jak pewnie wiecie, z tymi artykułami naukowymi opublikowanymi dawno, dawno to jest różnie, ale te, które są publikowane teraz czy w ostatnich latach, właściwie wszystkie mają, zwłaszcza w tych ważniejszych pismach, tak zwane oznaczenia czy kody czy numery, to już różnie można nazywać, DOI. To jest taka międzynarodowa baza grupująca wszystkie artykuły naukowe. I tutaj akurat numer DOI został zapisany jako część linku, ale chcę Wam pokazać, że systemowi Wikipedii wystarczy sam ten numer, więc skopiuję tylko numer. I również tutaj sobie zrobię przypis w trybie automatycznym. I zobaczcie, nie wkleiłem nawet całego linku, tylko właśnie sam numer DOI. No i jest prawie dobrze, to znaczy wstawię go, ale jeszcze widzimy znowu, że na czerwono nam się pojawia 1 stycznia, to znaczy jakieś tutaj nasz system niepotrzebnie wstawił datę. No wstawił datę publikacji 1 stycznia 2023. Ja bym to zmienił na samo 2023 na przykład. To chyba jest tutaj tego rodzaju problem, a zobaczymy, co się stanie. No tak. Tak, wydaje mi się, że jeśli chodzi o artykuły naukowe, to z powodzeniem możemy podać po prostu numer czasopisma, konkretnego wydania i rok. Bo przecież wiadomo, że nawet jeżeli to się ukazuje 1 stycznia formalnie, to w praktyce to nie jest coś, co w Sylwestra jeszcze było nieaktualne, a 2 stycznia już będzie nieaktualne. Okej, okay. Więc mamy tutaj
tworzenie przypisów automatyczne i ręczne do najpopularniejszych rodzajów źródeł. Na koniec jestem jeszcze Wam winny informację dla osób, które chcą uczestniczyć w konkursie OneLib OneRef. I aby tej informacji udzielić, wejdę sobie na stronę tego konkursu. Dobra, Wikipedia, dwukropek, OneLib OneRef 2022, zaraz przejdziemy na 2023 sobie. O, dobrze, nie szkodzi, bazujmy na tym. I teraz, żeby móc wziąć udział w konkursie, należy w opisie zmian wstawiać dwa hashtagi. To powiedziałem teraz po wikipediowemu, a teraz powiem po polsku. Kiedy kończymy edycję i klikamy tutaj zapisz zmiany, to pojawia nam się takie okno i tutaj mamy prośbę o opisanie swoich zmian. I jak sama nazwa wskazuje, należy po prostu napisać z grubsza, co dodaliśmy, na przykład przypisy. Ale ja zachęcam, żeby jeszcze, oczywiście zachęcam uczestników konkursu, bo być może ktoś już po konkursie będzie oglądał ten filmik, żeby wstawić tutaj te dwa hashtagi konkursowe i to sprawi, że wasza edycja zostanie zaliczona do konkursu, będziecie zbierać punkty, etc., etc. Dużo fajnych nagród czeka, także teraz, póki konkurs trwa, na pewno warto się tak pobawić. I tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Przepraszam za wszystkie dociągnięcia. Mam nadzieję, że było to dla Was pomocne. W razie potrzeby pomocy zapraszam do kontaktu. Myślę, że dosyć łatwo mnie znajdziecie. Cześć!